Cześć, dać w kolejnym odcinku z serii NBA 2K25 My Career. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy grać z Philadelphia 76ers. Jest to na pewno ciężki mecz oczywiście, ale nie będzie Joela Embiida, co na pewno istotne. Nie będzie też Andre Drummonda, więc ja jestem sam ciekawy, kto u nich będzie grał na centrze. Czy będzie ten Adembona, ten ich rookie? Potencjalnie może, bo nie wiem w sumie. Nie ma już Polarida u nich w zespole, więc jestem ciekawy. To jest szansa duża dla Claxtona. Naprawdę duża, skoro nie ma i ich startera, i rezerwowego. Ale i tak, no to są Sixers dalej, więc dalej jest Maxi, dalej jest Paul George, więc dalej musimy pewno na nich uważać. W poprzednim odcinku zostaliśmy zniszczeni przez Milwaukee Bucks. Niestety, tak pięknie graliśmy z Raptors, a dosłownie następny mecz zostaliśmy absolutnie zdemolowani. Pierwszej już kwarcie, 33-15 pokonali, więc no, nie mieliśmy żadnych szans. Ale teraz nowy dzień, można powiedzieć, nowy mecz, więc wierzę, że... No wierzę, że przynajmniej powalczymy realnie, bo jednak, jak oni nie mają Embiida, no to naprawdę mam nadzieję, że powalczymy. Gramy też u siebie, więc fajnie, bo przed własnym publiką się pokazać dobrze i no dać coś ciekawego naszym fanom, może powiedzieć. Przynajmniej jeśli przegramy, to żeby nie było nudno, żebyśmy przynajmniej walczyli z nimi do końca, bo myślę, że jesteśmy w stanie to na pewno zrobić. Zobaczymy właśnie tego centra i wtedy zobaczymy, jaki będzie plan. Jeśli no tak czy tak, wydaje mi się, że planem jest, żeby grać dużo przez Claxtona w tym meczu. Bo jednak właśnie jak nie ma ich startera ani rezerwowego, no to trzeba to wykorzystać. W tej chwili się to oczywiście dowiemy. Oni też w sumie tak jakoś fenomenalnie ten sezon nie zaczynają. No może też właśnie to spowodowane jest kontuzjami w sumie. Jest to na pewno realny scenariusz taki właśnie, że tak może być. I Bona chyba, tak? Adam Bona. Adam Bona jest ich centrum. No dobra. To jest drugi. Claxton nie jest drugim oczywiście, więc powinien sobie z nim poradzić. Eric Gordon jest w line-upie, to ciekawe. Ben, Claxton, Johnson. No, dobra, trafiliśmy. Ta akcja nie była rozegrana najlepiej, ale trafiliśmy i to jest najistotniejsze. Dwa na pola George'a. Aj, a jeszcze pięknie Claxton, super go złapał. Jeszcze go sięgnął. Bogdanowicz, rzucę od razu. Bojan Bogdanowicz i to jest trójka. No i ładnie, no i to mi się podoba. Bardzo optymistyczny start. Bardzo optymistyczny start na początek. Bona zatrzymany przez Claxtona. Zatrzymałeś Claxton, więc teraz może pora zdobyć punkty na nim. I tutaj nie ukrywam, że no... Właśnie Bogdanowicz, czemu się musiał tutaj wepchać? Naprawdę Bogdanowicz, to jest ciężki rzut. I on jest królem, może nie królem, bo królem to byłaby to dobre, bo... On jest, nie wiem czemu, jakby on kocha ten rzut, ten typ rzutu. Który jest zły, bo on pcha się w rywala, on pcha się w krycie, no... To się nie może kończyć dobrze. Czasami mu się uda, ale większość razy się mu to nie kończy dobrze dla niego. Chodź Claxton, tylko tym razem właśnie nikt nie będzie tutaj przeszkadzał, jak Bogdanowicz przedtem. Faul ewidentny Bony. No i właśnie to jest ciekawe, jakby przed Bona byłby fouled out, albo będzie foul trouble. No to kogo oni dadzą na power forwarda? Jestem wtedy ciekawy. Jestem bardzo ciekawy, no bo kto? Martin na centrze będzie? No bo on gra normalnie jako power forward, no ale on nie jest gościem, który... Są power forwardi w lidze, którzy mogli być grać jak centrze, na przykład nie. Prosty na przykład Grizzlies, Jaren Jackson Jr. Jeśli by trzeba było, to mógłby grać jako center na przykład. Ale są też zawodnicy, którzy no właśnie na przykład no, power forward jak na przykład Martin, gdzie no on nie ma szans na centra, bycie centrem. Martin jednak teraz trafia trójkę, nie. Aj, za późno zobaczyłem, zdecydowanie za późno zobaczyłem Johnsona. Ben pod koszem. Oj, Ben. Będzie piłka dla nich oczywiście. Point guard field goal percentage this season. No to jesteśmy czwartym najlepszym zawodnikiem z wszystkich rozgrywających w lidze pod względem celności rzutów z gry w tym sezonie. Faul Bogdanowicza. Nie jest najgorszy faul, bo
Jakby ten faul, to była szansa, że Paul George mógł być open na trójkę. Bona. No właśnie tak miał wliczę. Naprawdę spróbuję trójkę, ale nie. Paul George. Paul George. Ma Bogdanowicza, więc może próbować zdobyć punkty. I to robi. Próbuje. Rzuca. Nie trafia, dobra. O, to moje zawahanie przeszkodziło tej akcji. No, bo tak mówię, no dosłownie zawahałem się, bo nie wiedziałem, czy biec, czy nie, bo właśnie po prostu za wiele razy, zbyt wiele razy mam to odczucie właśnie, że po prostu ktokolwiek stoi przede mną jest po prostu ode mnie silniejszy i nie dam rady go przepchać jakby, jak jestem ciało w ciało i nie mogę go przepchać praktycznie nikogo, no i właśnie na ten strength muszę upgrade'ować, bo jednak naprawdę, no mam nadzieję, że to mi jakkolwiek pomoże. Nie mówię, że chcę przepychać jak każdego aktara, nie jakiś, no ale jednak no nie jest fajne to, że właśnie dosłownie mam wrażenie, że każdy zawodnik, z którym jestem w takiej sytuacji, jest po prostu ode mnie silniejszy. Johnson trafia trójkę, a potrzebowaliśmy, bo się to zacięliśmy. Bardzo byśmy tego potrzebowali. Bogdanowicz nam daje steala, a ja będę zatrzymany. Claxton jednak zbiera i trafia, super. Dobrze mieć Claxtona. Ale właśnie za wiele razy, zbyt wiele razy, mój zawodnik robi w takich sytuacjach layupa. To jest sytuacja, żeby pójść na całość, siła, wsad mocny i bez żadnego jakby zawahania. To jest taki layup, który no właśnie może się źle skończyć. Maxi, faul będzie, Claxton naprawdę. Claxton byłby tak dobrym zawodnikiem, gdyby nauczył się bronić bez fauli. Wiadomo, że każdy zawodnik się, nie ma zawodników, którzy umieją bronić bez fauli, ale jednak to jest po prostu jakby no za dużo Claxton fauluje, zdecydowanie za dużo Claxton fauluje. Żeby po prostu ograniczył to. Aj, właśnie, a dobra, trafił, ale ja dosłownie nadrobiłem screena przed Johnsonem, żeby podał do Johnsona trójkę. To jest najgorsze właśnie, że ja nie mogę poprosić o to, żeby podał do kogoś, ja mogę tylko poprosić o podanie do siebie. Paul George już musi rzucać, nie trafił jednak. Ben Simmons pod kosz. Naprawdę wydaje mi się, że w tempo to rzucam. Wydaje mi się, że naprawdę za każdym razem jak te trójki rzucam, to wydaje mi się, że trafię. Jakby wydaje mi się, że po prostu dosłownie jakby mam ten timing dobry, a za każdym razem praktycznie nie trafię właśnie. To jest ten problem. Uwaga na Maxiego. Właśnie jakby nie rozumiem jakby czemu? Czemu po prostu Maxi przez jakieś minimum 5 sekund był po prostu kompletnie open w narożniku? Jakby no... To jest niedopuszczalne. No już tracę równowagę. Właśnie mój zawodnik jakby kolejna rzecz, którą jest to ogromny problem, że on po prostu naprawdę notorycznie jakby traci równowagę niesamowicie. Nie, teraz slightly late, przedtem slightly early. No i tak to bywa właśnie. Tak niestety wygląda dla mnie free point shooting. Slightly late, slightly early. Tak to wygląda. W życiu nie robię kontakt dunków, chyba naprawdę. Chyba nie robię w życiu kontakt dunków, bo ja chciałem zrobić kontakt dunk, żeby to był jakiś fajny potencjalny wsad, dlatego musiałem, a zapomniałem przy sumie powiedzieć, że nie mogę tego robić, bo ten shot meter w tym roku po prostu nienawidzę go, naprawdę. Po prostu nienawidzę tego shot metera, więc nie mogę tego robić. Nie mogę robić kontakt dunków, bo to nie mogę tego robić, po prostu nie mogę tego robić. Mam jakby przypomnienie. To jest transition take foul, tak, niestety tak. Teraz stać się głowę przez to wszystko, co się tutaj wydarzyło. Po co mi to było? Po co mi głupi kontakt, tak naprawdę? Pomyślałem sobie, że mam tyle miejsca, mogę coś spróbować fajnego, jakiś fajny wsad. To mam fajny wsad, nie trafiłem w takiej sytuacji. No, przynajmniej właśnie to mówię, mam przypomnienie, żeby nie ruszyć tych kontakt danków, bo no właśnie, jak naprawdę, ja nie wiem, jakby, no wydaje mi się, że jakby, to wiem, wydaje mi się, że mam wytimingowane to, ale nie mam. Foul Maxiego, and one niestety nie będzie.
Mam też free throw już w miarę zupgrade'owany, więc fajnie, bo bym właśnie naprawdę czuł to i mógł dużo tych celnych rzutów robić. Mam nadzieję, że tak będzie, bo właśnie już mam ten free throw prawie zupgrade'owany do max, mam wrażenie. Nie wiem, jak będzie reszta tego meczu wyglądała, ale po przynajmniej pierwszej kwarcie, sądząc, to jest mecz, który możemy wygrać. Naprawdę. To jest mecz, który możemy wygrać. Patrząc przynajmniej na to, jak to na razie wygląda. Czemu naprawdę, nie wiem, czemu my to właśnie sobie robimy. Watford naszym centrem. Faul, nie? Naprawdę nie był popchnięty słoń w powietrzu? Jakby to... On sam z siebie nie mógł takiego jakby ruchu wykonać jakby. Więc no, a wątpię, że to był flop jakby. Więc no... No nie wiem, jakby nawet jakby no... Na logikę, no wydaje się, że to jest ewidentny faul, ale widocznie nie. Paul George nie trafia. To nie miałby to do Tomasa, ale dobra. Ja tutaj weź podchodzę, tam Bona był. Spróbuję mu zrobić miejsce na trójkę. Cam Thomas? Próbuj, może po screenie, trójka. I faul. I trafia Cameron Thomas jeszcze, pięknie. Patrzyłem do końca, bo wierzyłem, że ma szansę na to. I to właśnie zrobił. Nie wiem, co my teraz robimy, szczerze, ale dobra, mniejsza o to. Najważniejsze, trafił tą trójkę, pięknie. Jeszcze teraz trafi ten rzut osobisty. Super. Tak mówię, naprawdę ten początek meczu mi mówi jedno. My naprawdę możemy ich pokonać dzisiaj. Ben Simmons może mieć rewanż przeciwko swojej byłej drużynie. Paul George nie trafia. Johnson. Szkoda, nie próbował, nie ukrywam. Wydaje mi się, że powinien. Spróbowałem właśnie tutaj, aby... Coś, co zacząłem więcej robić, jakby aż to pokażę, żeby dokładnie o co chodzi. Robię screena Dorianowi Finney-Smithowi, ale tam wiem, no to jest jakby... Żeby ktoś był sukces pełni, to też Cameron Johnson musi to zobaczyć. Bo ja na przykład robię tutaj screena. Ja dosłownie jakby trzymam Martina i Lauriego dla Doriana Finney-Smitha na trójkę. Ale właśnie, no Cameron Johnson musi... Ja właśnie, to jest ten problem. Ja nie mogę poprosić go o podanie w takim momencie, bo wtedy on poda mi, a ja nie chcę podania. To ja właśnie Dorianowi Finney-Smithowi chcę to podanie, ale... No nie wiem, jak to właśnie, żeby oni to zrobili, bo właśnie zacząłem to więcej troszkę robić, bo to jest naprawdę dobra rzecz. Ale właśnie, tak mówię, no do sukcesu pełnego potrzeba tutaj dwóch. Nie tylko mnie do screena, ale ten zawodnik też, który ma piłkę. Watford, pięknie. Mamy trzecią asystę. Kelly Oubre. Co za gość? To jest Charles Bassey? Chyba. To jest Charles Bassey? Nie, co to jest? Nie mam pojęcia. Bo Charles Bassey chyba grał z 28, ale już nie pamiętam. Ja go ostatnio kojarzę, że był w Spurs, a potem nie wiem, gdzie on jest, szczerze teraz nawet. Kto ma 28? A zapomniałem w ogóle, że u nich jest Yabusele w składzie. On by mógł być potencjalnym. I właśnie, bo to jest Yabusele, tak? To jest chyba Yabusele. No to właśnie on, myślę, że jakby na przykład, nie wiem, załóżmy Adam Bona byłby... Zapomniałem, jak ma na imię w sumie. To jest Adam albo Adam Bona. Najmniejsza, bo Bona jakby miał tam, nie wiem, foul out albo foul trouble, no to zakładam, że to właśnie Yabusele byłby tym centrem. Watford, super. No tak, powiem tak, jakby nie będę ukrywał, że nie widzę mojego satline'u. Widzę go i widzę te 5 zbiórek po pierwszej kwarcie. I no, triple-double, pierwsze w karierze, no może. Kelly Oubre. Uwaga. A, niestety zapakowali to. Kenyon Martin umie robić wsady. On kiedyś był w slam dunk conteście nawet. Poczekałem sobie, żeby mieć ostatnie posiadanie. Na przykład teraz właśnie. I teraz wsad. No i o to chodzi. To są takie sytuacje, w których czasami mój zawodnik robi layupa, a właśnie tak trzeba to kończyć. Właśnie o to w taki sposób. Tak się to kończy. Ciekawy statline na pewno mamy taki. Może nie mamy przednie dwucyfrówki punktów po pierwszej kwarcie, co lubimy robić często, ale mamy za to 6 punktów, 5 zbiórek, 4 asysty. No fajnie to wygląda.
All around game tak na razie. Kelly Oubre będzie trójka i on to może trafić. Tak jest. Rzucaj, Cameron Johnson. A, nie trafił. Jakby to był mój plan. Biec naprzód, żeby bardziej o mnie jakby myśleli i potem podać do gościa, który naprawdę ma shooting range dobry. I właśnie to jest Cameron Johnson, ale niestety nie udało się. To nic. Oczywiście nikt od niego nie oczekiwał, żeby to trafił. To tylko mógł być taki piękny dodatek jeszcze pod koniec tej pierwszej kwarty. Go on a 10 plus point run as a team. No nie dam rady, wątpię. Pewnie oni już zdobędą mógł na sam początek. Okej, Martin trafią, dobra. Cameron Thomas kontra Lauri. Cameron Thomas. Step back mały. No i pięknie. Jeszcze dam radę to uratować. No Cameron Thomas, tak jak mówiłem, on jest bardzo dobrym zawodnikiem z tego aspektu, że on umie sobie sam wykreować swój rzut, można powiedzieć. Więc on właśnie przykład tutaj sam potrafi po prostu wziąć sprawę w swoje ręce i wykreować sobie ten rzut. Nie potrzebuje nikogo naprawdę. Kenyon Martin. Pod koszem jest sfaulowany? Nie, jednak nie. Ja myślałem, nie ukrywam, że to był faul. Klaxon ma Lauriego. Klaxon teraz ma Maxiego. Out of bounds chyba. Tak jest. Aj, boli. Boli w takich sytuacjach, gdy ma tak potężny miss matchup, że out of bounds był. Chciałem tutaj być, bo czasami jakby zawodnicy... Jakby nie muszę kliknąć kwadrat, a czasami wypadnie ta piłka. I out of bounds. Tak jest, out of bounds. Tak, więc out of bounds za out of bounds, można tak powiedzieć. Zrewanżowali nam się. League leaders, Nicholas Claxton, rebounds per game w ostatnich 10 meczach na 5 miejscu. Nie ma faulu niestety, ale będzie chyba piłka dalej nasza. Nie, jednak nie. Nie wiem, co się na to tam wydarzyło. Czy ja po prostu piłkę upuściłem? Czy nie wiem co naprawdę, bo jakby... Jak w takiej sytuacji tę piłkę Sixer, nie wiem. Aj, chciałem znowu przewidzieć go, ale nie udało się. Chyba, że nie wiem, wybił piłkę Maxi i potem się piłka jeszcze, nie wiem, od kolana odbiła? Coś w takim stylu może? Kelly Oubre. No tak wpadł. Myślałem, że nie dał rady, to nie da rady tego wykończyć, ale jednak dał radę. I tak ten Dynamic Goal byśmy nie zrobili, takie są, taka prawda. Clowny. No i Bogdanowicz, naprawdę odwagi, bo to ty jesteś shooterem. Klaxon i Yabusele, Klaxon tego nie kończy, niestety, no i Yabusele przeszkodził mu tutaj. Maxi i Thomas. Aj, byłem blisko stylu. Szkoda. Niestety Maxi znalazł sobie matchup dobry dla siebie, jeśli chodzi o warunki fizyczne. Ale jup, i tak jest. No, ja bym chciał właśnie teraz grać jako center, więc musimy to wykorzystać. Choć przedtem już raz zatrzymał Claxtona, więc musimy na pewno na to uważać. Max, jeszcze próbowałem, byłem spóźniony jednak. Myślałem, że ktoś sprzed niego, może powiedzieć, jakby wyskoczył. Może nie sprzed niego, tylko ktoś przed niego wyskoczy, jakby. I to są punkty. Nieraz takie akcje się lubiały kończyć tym, że nie trafiłem do kosza. Więc wolałem właśnie patrzeć do końca. Maxi trójka. Nie trafił. Thomas, wejście pod kosz. Ciężki finish, ale on to trafia.
Plus V. Dlatego uwielbiam Cameron Thomasa. Czasami ta jego odwaga jest zła, a czasami takie piękne momenty się mogą wydarzyć. Czasami właśnie za bardzo próbuje wykończyć, pomimo że ma ciężki matchup. Ale tutaj naprawdę to było świetne. Wrócimy pod koniec drugiej kwarty przy wyniku 62-37. Wow. Jak miło być dominantem, a nie być dominowanym. Bo ile razy nas już te różne zespoły dominowały, a teraz to my możemy dominować innych. I to my dominujemy Sixer tutaj i właśnie ich niszczymy, więc fajne uczucia. Z jednej strony szkoda, że nudno jest, jakby z jednej strony, ale z drugiej strony wolę, żeby było tak nudno, niż żebym przegrał, można powiedzieć, jakby, więc jest dobrze. Jest dobrze, że prowadzimy. To jest najważniejsze. Kelly Oubre jest większy, ale ja do niego tutaj doskoczyłem i go zatrzymałem. Piękna akcja, a nie piękne wykończenie. Paul George nie trafił. Paul George ma już kilka takich sytuacji. Dorian Finney-Smith podłuje, ale zebrał. Ben Simmons pod kosz. Kończy. 64 punkt dla Nets oczywiście. Końcówka tej pierwszej połowy, która jest fenomenalna. Jeszcze nikogo tak nie, chyba nie rozjechaliśmy w jednej połowie. Kelly Oubre nie trafił. I mamy szóstą zbiórkę. Paul George nas nie zatrzyma. 10 punkt zdobyty. Paul George próbuje. Ciężki rzut. Trafił. Piękne podanie. I mamy punkty. Super. Ben Simmons jeszcze znalazł tutaj Watforda. Paul George rzuca i nie trafia. 68-40. Miłe uczucie, tak mówię. Miłe uczucie, że mogę się zrelaksować po części. Niezbyt, jakby nie za bardzo. Nie mogę się za bardzo zrelaksować, bo jakby jeszcze brakuje mi tego, żebyśmy to rozstrwonili, całą tą przewagę. Ale nie, no nie ma szans na to. 28 punktów przewagi po pierwszej połowie. To jest coś bardzo, bardzo fajnego, bo to jest taka miła odmiana. Naprawdę taka bardzo miła odmiana. Bo to jest chyba pierwszy raz w tym naprawdę sezonie, w tej naszej karierze, gdzie po pierwszej połowie mamy tak potężną przewagę. Cameron Thomas, 19 punktów. Świetny mecz w jego wykonaniu jak na razie. Świetna pierwsza połowa. Bardzo też takiego czegoś nie ukrywam, że potrzebowałem, bo dosłownie przed chwilą nagrywałem karierę piłkarską w EA F25. I to, kto tam też ogląda EA F25, bo wiem, że są osoby, które tylko oglądałem NBA, a jeśli, no są też osoby oczywiście, które oglądałem i to, no to wiedzą, że tam po prostu miałem strasznie denerwujący odcinek, więc naprawdę bardzo mi miło, że teraz nie muszę się denerwować tej grze, tylko mogę na spokojnie być szczęśliwy, na spokojnie sobie grać i prawdopodobnie wygrać ten mecz. Ja chyba widziałem, że my zdobyliśmy tam, nie przyglądałem się dokładnie, ale na pewno 40 ileś zdobyliśmy. Chyba 48 zdobyliśmy punktów dokładnie w tej drugiej połowie, w drugiej kwarcie. Ale nie wiem, czy na pewno. 40 ileś na pewno, więc ta druga kwarta była no, niesamowita. Byśmy się zamienili, nie wiem, jakiś Prime Chicago Bulls z, nie wiem, sezonu, w którym mieli ten rekord 72-10, albo Prime Warriors na przykład 73-9 przed rekord. Z tych właśnie gdzieś lat, tak? Gordon. Zablokowany, nie, sfaulowany. I też mój faul. Myślałem, że to Claxton go sfaulował. No, a to nic. Chciałem, dobra, jeszcze. Aj, Maxi mnie pokonał, jakby, no na nic, to jest jakby problem, że on dosłownie jakby nic nie robił, a mnie pokonał. Ben nie fauluje szczęście. Claxton, to muszą być punkty. Tak jest. Maxim. On będzie musiał pewnie podać.
Jeszcze dostałem screena. Trójka. I Max nie trafia. Mamy siódmą zbiórkę. Troszkę się to nie udało się. Aj, jeszcze steal. Nie udało się to niestety tak w taki sposób, jak chciałem oczywiście to rozegrać. Troszkę się z Benem tam właśnie zderzyliśmy, można powiedzieć. Paul George, tą trójkę nie trafi. Dobre podanie, faulu nie ma, aj, szkoda. Nie wiem, czy fani poszli w górę, czy w dół, nie wiem, o co chodzi. No nie zobaczyłem tam, o co dokładnie by poszło, można powiedzieć. No pewnie, no chyba prędzej fani mogli pójść w górę, niż chyba w dół. Teraz Paul George trafi. Tak, tak mówię, no jest wiele akcji po prostu, gdzie są, jakby schemat jest duży. Jak nie trafił przed chwilą, no to prawdopodobnie teraz open trójki już nie spuduje. Rzadko się zdarza, żeby zawodnicy pudowali dwie back-to-back trójki. Klaxon jest faulowany ewidentnie. Czwarty faul Bony, więc możliwe, że będzie musiał zejść na ławkę, a Yabusele się pojawi. No i tak, chyba tak? Nie, oni mają... Tylko czemu my... Dobra, nie, mamy Klaxona, tak? Mamy Klaxona. To kto u nich gra jako... Caleb Martin u nich gra jako center teraz, no powiem tak, no to... Musimy to wykorzystać. Musimy to zdecydowanie wykorzystać. Trójka od Paula George'a chyba? Nie patrzę, kto dokładnie to był. Claxton, pokaż mu, dlaczego jesteś centrem. A dlaczego on jest właśnie power forwardem, który jest za mały na niego. Taki teraz może powiedzieć, Claxton może włączyć bully mode on, bo on może taki naprawdę się jak może tak brzydko mówiąc znęcać może troszkę nad Calebem Martinem. To jeszcze steal na nim. Claxton. Kolejne podanie, faul. Faul. To był faul. To był faul, ale... Dobrze, na szczęście w tym meczu to nic nie znaczy, ale jakby to był mecz równy, to było naprawdę niefajne, bo tam złapał go, ewidentnie objął go, można powiedzieć. Tam widać było, że ten faul był. Paul George trafia, no Paul George próbuje jeszcze jakoś coś zrobić, a to... No, za późno wydaje się. Ben, jump shot. No nawet Benowi wchodzi jump shot. Jeszcze sfaulowałem go. Niestety trzeci mój faul. Tomas, od razu rzucaj. Szkoda, że się zawahał. No właśnie, to jest ten problem, że on się zawahał. Ale Claxton ma oczywiście Martina przy sobie, więc on go oczywiście pokona w walce o zbiórkę i załaduje tutaj łatwy wsad. No to jest naprawdę duże nieszczęście, żeby i twój starter, który też tak w ogóle jest największą twoją gwiazdą, i twój rezerwowy center, żeby oni byli obydwoje kontuzjowani. Normalnie bym zrobił kontakt Danka, ale nie robię tego na pewno, tego nie będę robił. Mamy za to prosty, łatwy wsad i mamy 12 punkt. Maxi podłuje. Chodź Claxton, tak mówię, no trzeba to wykorzystać, że masz takiego małego gościa. Albo ja to wykorzystam, może w tej akcji akurat i tak jest. Timeout ta Sixers biorą. No myślę, że ten timeout im nic za dużo tutaj nie zmieni. Myślę, że już po prostu trzeba się pogodzić z losem swoim, a ich los jest taki, że ten mecz przegrają. Small forward Kelly Oubre, blocks per game. No nas to aż tak nie interesuje. Nie interesuje nas zbytnio, co Kelly Oubre robi. Paul George trafia. No to mówię, no Paul George jeszcze próbuje, on się bardzo stara, 11 punkt w tej kwarcie. Ale myślę, że po prostu no jakiekolwiek jego starania, no nie da rady, po prostu nie da rady.
Klaxon ponownie, ale jup, no to będzie takie proste. Chociaż chyba, ja, nie wiem czy Yabusele się nie pojawi na parkiecie, czy nie. Tak jest, Yabusele jest, no już Yabusele jest znacznie lepszy niż Caleb Martin oczywiście. Dziewiąta zbiórka. Jeszcze jedna zbiórka, dwie asysty. Punkty są, tak jest. Ale jup. Jeszcze próbowałem tutaj doskoczyć, co mogłem. No, zrobiłem co mogłem. Claxton, to jest kolejny alley-oop. Jedna asysta, jedna zbiórka i mamy pierwszy triple-double w karierze. Maxi próbuje. Bardzo odważna próba, niestety piłka nie wpada w moje dłonie, to nic. Jeszcze mam dużo czasu. Tomas, pół dystans, nie trafię, to nic, ale przy takim wyniku, patrząc na to, że też dużo dało naprawdę nam Cameron Thomas, to szczerze ja pomyślałem sobie, że niech robi co chce, niech próbuje jak chce. Choć teraz mnie zabrał zbiórkę, więc nie fajnie, ale to, ale myślę, że i tak będę miał tą swoją zbiórkę. I tak jest, punkty są. Max nie trafia. Tomas, prawda, daj mi tą zbiórkę. Tylko o to cię proszę, prawda, daj mi zbiórkę. Ty możesz mieć punkty, a mi daj zbiórkę. Faul. To jest faul Bogdanowicza, end one jeszcze, ale teraz end one za dużo nie znaczy. Przy takim już wyniku. Zrobię ci Tomas screena, a ty mi daj zbiórkę przy następnej okazji, może? A nie trafi niestety. I mamy, dobra, 10. zbiórka, jeszcze jedna asysta. Mam tyle czasu na to. Ale odhaczmy to. Spróbujmy przynajmniej to odhaczyć. Oj, Watford daje piłkę, ucieka i dobra, oni teraz mają. No, nie wiem, czy co mogę zrobić więcej, szczerze. Próbowałem, co mogę zrobić. Ciężki rzut ma Cameron Thomas. Maxi. Trafia trójkę. To jest taki lepszy okres dla nich, ale to tylko taki malutki czas. Dobrze, teraz Watford będzie miał punkty, tak jest, będzie łatwy wsad dla niego. Timeout biorą Sixers. Pewnie też ja teraz usiądę, mam nadzieję, że jak wrócę, to będę z jakimś prawdziwym centrum. Chciałbym Clowniego, a najbardziej bym chciał Claxtona. Wracamy do gry, niestety ani jednego, ani drugiego nie ma. Ani Ukraina, właśnie, no, chciałbym prawdziwego centra, on byłby najłatwiejszy, żeby zrobić jakąś akcję z nim. George próbuje i trafia. Chciałem spróbować i opłaciło się. Opłaciło się. Pomyślałem sobie, i tak prowadzimy. A może akurat tak się schowam za Tomasa, szybko wyrzucę i opłaciło się. To była moja
Trzecia próba, tak jest. Kelly Oubre. Nie trafił. Thomas. Rzucaj. Cameron Thomas. Aj, nie trafił. Była to 10. asysta. Nie ukrywam, że troszkę zaspałem. To jest mój faul. Nie podoba mi się to, nie ukrywam. To takie coś jest. W ogóle to nie powinno być gwizdnięte jako faul, naprawdę. To jest gwizdnięte faul, a jak przedtem Paul George w jednej akcji obił dosłownie Claxtona, no to nie było gwizda na przykład. A, szkarze nie zdążył. A, prawie trafił jeszcze, co? Szkarze, może powinien poprosić o alejupa. W sumie nie zrobiłem tego, może to powinien poprosić, a to nic. To i tak nie zmieni oczywiście niczego. Wyniku w sumie to nie zmieni jedynie. Bo i tak wiadomo, że wygramy. Wrócimy sobie tej czwartej kwarcie. Na 5 minut do końca, dobra. I tak mówię, no moja misja to jest po prostu zdobyć tą asystę i tyle. Nie będę oszukiwał tutaj nikogo. Oczywiście poluję tylko i wyłącznie na asystę. No niestety właśnie nie ma ani... A nie, dobra, jest Clowney. Jest Clowney przynajmniej. Maxi się myli. Faul. A, jedno nie będzie, to nic. Pierwszy jest rzut niecelny. Drugi też, no wow. Early? No nie wiem, jakby dziwne dla mnie to jest. Może jakby nie wiem, po prostu za bardzo. Może jakby mam ten nawyk już teraz free point shootingu celowo, jakby. I właśnie wcześniej wyrzucam, bo free point, jak free pointera, jak wyrzucam, to muszę dość wcześnie wypuszczę piłkę. Clowney. Trafił. Mamy triple double. Pierwsze triple double w naszej karierze. Pięknie. Mamy to w końcu. Naprawdę mega moment. Nie spodziewałem się tego, nie ukrywam. Nie spodziewałem się, jakby nie spodziewałbym się, wiadomo, że nie spodziewałem się, że jak dzisiaj zacząłem ten mecz, że to będzie mecz, w którym zdobędziemy pierwsze triple double. Więc super. Jeszcze dodając do tego mecz taki, w którym no, zniszczyliśmy Sixers. Naprawdę najpiękniejszy odcinek jak na razie, myślę. Clowney ponownie może zaatakować i tak zrobi. Myślę, że właśnie tam mówiłem. Najpiękniejszy odcinek jak na razie. 4 minuty do końca. Bona. Nie trafił. Mam 11 zbiórkę. Nasz career high, oczywiście zbiórek to jest. Bona to jest, ale spróbowałem. No i dobrze, że spróbowałem, bo mam faul na nim wymuszony. No i teraz early nie było. Albo slightly early. To był early. Ale tak trafiłem. On też slightly, a nie early. Eric Gordon jest faulowany. Szkoda, że faulujemy naprawdę, bo tylko tracimy czas niepotrzebnie. W takim meczu, w którym już jesteśmy jakby już po meczu, no to fajnie byłoby nie tracić czasu. Połączę sobie Goat Skilla, bo mamy. A, to jest mój faul. Szalone dla mnie, naprawdę nie ukrywam. Naprawdę szalone dla mnie. Ile jakby, no. Naprawdę, jakby czasami mam wrażenie, że się. Nie wiem, jakby, no, naprawdę czuję, jakby sędzia się na mnie uwziął, naprawdę. I mi każdy jakiś mały błąd mi chce, jakby. Każdy jakby niby kontakt chce i praktycznie, że jak widzę, że to już niby jest faul. Jeszcze jeden faul i mogę być fouled out, więc oprócz pierwszego triple double w karierze może też zgadnę swój pierwszy fouled out w karierze za chwilę. Teraz mamy prędkość, więc chcę to wykorzystać. Ale dostanę bloka. Nie ukrywam, że to wykonanie Adama Bony to było ryzykowne, bo on ma 5 fauli. Wystarczyło, żeby się lekko pomylił i byłby 6. faul.
Clowny nie wykończył, a to nic. Trójka. Sixers trafi więcej trójek, to jest ciekawe. 5 więcej trójek trafili, ale to i tak my ich demolujemy. Więc no nie zawsze trójki wygrywają. Jest, ledwo co wpadło. I Maxi trafia. Był po prostu w 3 przede mnie, ja potem nie chciałem do niego skakać, jeszcze brakuje, żebym go jakoś zahaczył. Jakby, jeśli mam złapać ten 5 falon, to nie chcę przez głupotę. Znaczy 6 fal, jeśli mam złapać, to nie chcę przez jakąś głupotę absolutną. Bogdanowicz nie trafia. Aj, nie ma stylu. Gordon trafia. Spróbowałem, bo jednak no... To jest właśnie taki zawodnik, który nie jest większy ode mnie, więc próbuję, ale niestety jednak nie wydam rady wykończyć przeciwko Max, jak więc nie fajnie, że taki mały zawodnik mi mnie daje radę powstrzymać. Max trafia na 58 sekund do końca. Trafiam 27 punkt. Możliwe, że ostatni w tym meczu. W tym meczu, którego na pewno nigdy nie zapomnę, oczywiście. Dobrze, nie sfaulowałem go. Nawet nie klikałem w ogóle trójkąt. Nie klikałem trójkąta, po prostu bałem się. Nie ukrywałem, po prostu stałem. Po prostu stałem, a to jest, tak, to jest celny rzut, więc ostateczny nasz stat line to 29 punktów, 12 zbiórek, 11 asyst, pierwszy triple-double, wygrywamy też po absolutnej dominacji, więc no naprawdę piękny odcinek, tak mówiłem, najpiękniejszy odcinek jak na razie. Paul George jeszcze naprawdę wymusza jeszcze faul na koniec meczu. Pięć sekund do końca, Paul George jeszcze sobie trafił, te dwa rzuty osobiste. I teraz możemy powiedzieć, że już jest po meczu, tak, bo teraz już się oczywiście nic nie wydarzy. A więc wygrywamy 129-104. Tak właśnie już mówiłem, no po prostu pięknie, po prostu jest cudownie. Widziałem już, że będziemy mieli okazję, jak tylko zobaczyłem, że i Embiid i Drummond nie grają. Ale i tak jakby no dalej to jest zespół, który bez tych dwóch i tak jest mocny, więc nie byłem jakby, nie przychodziłem do tego meczu z taką myślą, że no na pewno wygramy. To na pewno jest mecz, w którym nie ma szans, żebyśmy przegrali. To był mecz, w którym po prostu wiedziałem, że przychodziłem z nastawieniem takim, że jest szansa. Więc chciałbym, żebyśmy wykorzystali tę szansę i ku mojemu szczęściu, można powiedzieć, wykorzystaliśmy tę szansę i wygraliśmy ten mecz Sixers. No trzeba wykorzystać takie szanse na pewno. Nie codziennie się zdarza właśnie, że i starting center, i rezerwowy dosłownie są kontuzjowani. Pierwszy triple double, Scoot Henderson na tym podium, to fajnie. Fajnie od Scoota, bo jednak Scoot no to jest osoba, którą znam i lubię nawet, więc fajnie od niego to coś usłyszeć tutaj. Yo, I saw Twin get his first triple double last night. Nice work. That boy better watch out for MP, man. Fajnie właśnie słyszeć od Scoota. Test. Nicholas Flagner recently expressed that he has decided to stay with the team. What do you think brought about the change? He saw my greatness. Nie, to takie mega ego. It's about the team coming together. Może it's because I'm him. Też takie mega ego. He was too important to this team to let. No, myślę, że to. W sumie miesiąc temu już dostałem tę wiadomość, więc długo nie odpisywałem.
Where you were as the game went on what you was getting within reach. Tak, no tak. Czułem ten moment. Już po pierwszej kwarcie czułem ten moment. Nie wiem w sumie. Żadna z tych odpowiedzi mi tak nie satysfakcjonuje w pełni. Dobra, powiedzmy to w sumie. Mi już 15 fanów, dostajmy. Spoko, jak za taki komentarz. Jak jesteś fani odchodzą, to ja tych fanów nie chcę, naprawdę. Bo jak fani, nie podoba się fanom taki komentarz, to ja takich fanów wolę nie mieć, naprawdę. Dobra, jeszcze tak, zobaczymy jeszcze te social media. NBA with the first triple double, tak jest. Nie mam tu chyba już nic więcej. A czy mam jakiś coś, co możemy jakby kliknąć na to i zobaczyć coś? Tam coś było, ale to może coś starego jest. Nie pamiętam, czy to czytałem, czy nie, nie ukrywam. No ale mniejsza już o tom. To jest chyba raper, London on H-Track, to chyba raper albo... Albo był jakiś DJ, czy tam producent muzyczny chyba? To mi się wydaje, że jakiś piosenka był taki adlib, czy tam może być taki początek, taki producer tag. A mniejsza o to. Pacers przed nami, czyli gramy z jedynką konferencji. U nich jedynie Jabari, Jarrett Walker, znaczy tak, Jarrett Walker u nich jedynie nie gra. No czyli pewnie nas pokonałem, ale to nic. To jest pierwsza drużyna konferencji. Nie jest wstyd przegrać z taką drużyną. To nie jest wstyd właśnie z taką drużyną przegrać. Nie wiem, co powinienem sobie zupgrade'ować. Może tego free throw'a? A nie, mam już na maxa free throw'a, dobra. Nie wiem, z jednej strony chciałem w tu sobie troszkę bić. W stręw, no. W stręw może właśnie. Troszkę... Zróbmy się mocniejsi, krótko mówiąc. Silniejsi się zróbmy troszeczkę może. Fajnie, bo jakbym właśnie mógł poczuć, że jestem silniejszy. Bo jednak właśnie troszkę tego czuję, że nie jestem zbyt silny. No i to tyle. Piękny odcinek za nami. Pierwszy triple-double. Duże zwycięstwo, więc po prostu było idealnie. Dzięki Wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!